Witam Państwa. Znalazłem się w trochę trudnej sytuacji, dlatego że występuję po prezentacji Glenna Jorgensena i będę mówił w głównej mierze o zapisach Barrow w systemie TAFS. Na początku chciałbym odpowiedzieć po części na pytanie pana Grzegorza Brauna, czy mamy jakieś dowody na to, że to był w Smoleńsku, to są, tam leży Tupolew 154. Mamy tylko pośrednie oczywiście, a jednym z nich i dlatego tak często to wraca, są zapisy TAFS, które zostały odczytane w Stanach Zjednoczonych i przez producenta tego sprzętu. TAFS, który okazał się niewygodny dla komisji Anodiny i Millera, ponieważ ten TAFS numer 38 został ukryty. I jednocześnie z urządzenia FMS, które było zainstalowane w tym samolocie, my wiemy jedno. Jakikolwiek samolot, który znalazł się w zapisanej tam pozycji geograficznej, na tej wysokości, z tą prędkością, musiał się rozbić. Nie ma możliwości, żeby jakikolwiek samolot przy tym zapisie, który mamy w FMS, ostatnim zapisie, mógł odlecieć czy mógł zniknąć. I mamy tam pozycję geograficzną, prędkość, prędkość opadania i te dane. I te dane wcześniejszych zapisów TAFS, one układają się w logiczną całość. Dlatego TAFS staje się bardzo ważnym elementem dalszych rozważań. Poproszę o kolejny slajd. Zapis TAFS ma kilka bardzo interesujących elementów. To ja przesunąłem, teraz już wiem, jak to będę robił. Po pierwsze, mamy wysokość baryczna, która nagle zmienia się pomiędzy TAFS-em 34 i 35. Następuje zmiana, ja pokażę ją w trakcie dalszej projekcji. Mamy zapisy czarnych skrzynek. Tu jest przykład polskiej skrzynki ATM QAR. I mamy pierwszą niespodziankę. Te zapisy, proszę zobaczyć, w pobliżu TAFS 38, one są niezgodne. I mamy problem. Jakimi danymi do analizy trajektorii samolotu się posłużyć? Ja jeszcze pokażę, jest ogromnym problemem. Była jedna rzecz, dlatego że w TAFS-ie numer 38 myśmy mieli zapisaną wysokość baryczną 38 metrów, 36,5 metra, natomiast wysokość radiowa zapisana została na poziomie 12 metrów. Proszę zobaczyć TAFS. Wysokość baryczna 36,5 metra, wysokość radiowa 12,5 metra. Z pomocą przyszła nam polska czarna skrzynka. Nie zapisy parametrów, ale zapisy zdarzeń wykonanych zapisanych przez polską skrzynkę. Co się okazało? Okazało się, że równocześnie z TAFS 38 zapisana została awaria hydrauliki lub alarm TAFS-u, bo to jest na jednej linii jeden sygnał. I mamy wysokość baryczna, niestety, wysokość baryczna zarówno z polskiej, jak i czarnej skrzynki, jak i rosyjskiej nie może służyć do analizy,
ponieważ ze względu na rodzaj zapisu rozdzielczość jest bardzo mała, większa niż 60 metrów. Czyli dokładność jest powyżej 60 metrów. To nie daje możliwości analizy w momencie, kiedy dla nas istotą jest, czy był 5 metrów, czy 15, czy 20. Stąd jednakowa wysokość baryczna będzie zawsze 188 metrów pod koniec lotu samolotu. Ale mamy wysokość radiową 37,5 metra, co się zgadza z wysokością baryczną w TAFS numer 38. Więc dlaczego tam jest zapisana 12? Proszę zobaczyć na ostatnie zdarzenie zapisane. Ostatnie zdarzenie mówi o niesprawności wysokościomierza radiowego. I tu zapisana jest już wysokość radiowa 18 metrów. Czas jest ten sam. Niestety zapisany z dokładnością do sekundy. Nie ma dziesiętnych sekundy. Więc wydaje się rozsądnym stwierdzenie, że w zakresie tej sekundy nastąpiła awaria wysokościomierza i którego wysokości zostały zaniżone. Że rzeczywistą wysokością w tym punkcie, gdzie był TAFS 38, z dokładnością do tej jednej sekundy wynosi 37,5 metra, dlatego że w tym miejscu jeszcze nie ma awarii wysokościomierza. Jaki to daje efekt? Proszę teraz zauważyć zapisy wysokości baro w kolejnych TAFS-ach. Po pierwsze, mamy TAFS numer 34 i mamy TAFS numer 35. Według wysokości baro zapisanych w TAFS-ach ten samolot nie zmienia wysokości. My wiemy, że on schodzi z prędkością mniej więcej 7 w tym czasie. Prędkością mniej więcej 7 sekund na 7 metrów na sekundę. Co oznacza, że tutaj musiała nastąpić zmiana w barometrze. Zmienione zostało ciśnienie, do którego odnosi wysokość barometr, to ciśnienie wzorcowe. I jeżeli możemy na podstawie innych danych określić, że ta wysokość późniejsza zapisana jest, ona zawyżona o 168 metrów. Nastąpiła zmiana ciśnienia ciśnienia na poziomie pasa w Smoleńsku na ciśnienie standardowe. Chciałbym jeszcze zaznaczyć bardzo wyraźnie w tym miejscu. Komisja Millera mówi, że ciśnienie zmienił pierwszy pilot. I zmienił je dlatego, żeby uciszyć alarm TAFS. Po pierwsze, alarmy TAFS nie zostały uciszone. Po drugie, nie ma żadnych dowodów i to są tylko spekulacje, że zmienił to pilot. My wiemy, że to ciśnienie uległo zmianie. Dlaczego? Nie wiadomo i na ten temat nie ma żadnych danych i żadnych podstaw do jakichkolwiek spekulacji. My w rzeczywistości mamy do czynienia z trzema wysokościomierzami barycznymi. To jest wysokościomierz baryczny, którego zapis mamy z rosyjskiego rejestratora KBN. I proszę zobaczyć, że to jest wysokościomierz z tą rozdzielczością ponad 60 metrów. To widać te skoki. Wysokość zmienia się, jak przechodzi, jak zapis wysokościomierza zmienia się co 60 parę metrów. Tutaj mamy zapis wysokościomierz barometryczny pierwszego pilota zapisany w TAFS-ie, gdzie następuje skok i zmiana ciśnienia i mamy informację z systemu FMS drugiego pilota i okazuje się, że drugi pilot miał nieprzestawioną wysokość. Wszystkie te trzy barometry są ich
mamy tylko częściowe zapisy. Jedynym zapisem wysokości barometrycznej, który jest precyzyjny, to jest zapis w TAFS-ie. Jak już mówiłem wcześniej, to co zostało zapisane w czarnych skrzynkach, to są zapisy z dokładnością, która uniemożliwia wyznaczenie realnej trajektorii i ona będzie obarczona bardzo dużym. Więc jedyną rzeczą, która nam pozostaje w tym wypadku, jest posłużenie się wysokością barometryczną i dołożę do tego później radiową w zapisach TAFS. Ten fragment, przepraszam, to jest konferencja naukowa, rozumiem, ale ona jest interdyscyplinarna i ja chciałbym po prostu w sposób bardzo skrótowy i obrazowy pokazać wykresy, które się tutaj będzie dalej prezentowało, żeby one nie myliły. Proszę Państwa, rzeczywista trajektoria samolotu i podejście do gruntu wygląda w ten sposób. To nie jest gwałtowny spadek samolotu. To jest zejście. Każdy z nas lądował, więc wie, że to jest powoli. I na takim wykresie, proszę zobaczyć, nawet przy jego powiększeniu, my nie będziemy w stanie analizować w tym miejscu, gdzie jest TAFS 38, nie będziemy w stanie dobrze widzieć wszystkich zmian i wszystkich uwarunkowań. Dlatego przeskolowuje się ten wykres i teraz jeden kwadrat na tym wykresie to nie jest już, to nie jest symetryczny kwadrat. Tutaj na osi poziomej mamy skalę, jeden ten bok kwadratu wynosi 1 kilometr. Natomiast na skali pionowej to jest tylko 100 metrów. I proszę o tym pamiętać, że ta krzywa zawsze jest ściśnięta i samolot wcale nie schodzi tak gwałtownie, on schodzi powoli. Jak wyglądają zapisy TAFS-u wysokości barycznej w TAFS-ie? Jeżeli samolot by nie, piloci nie podjęli decyzji, odchodzimy i samolot schodziłby wzdłuż tej trajektorii pomiędzy TAFS-em 34 i 37, następuje katastrofa jeszcze przed brzozą, samolot uderza w ziemię. Jeżeli uwzględnimy TAFS 38, to wówczas okazuje się, że piloci podjęli decyzję o odejściu. Jak wyglądają teraz, wygląda analiza tych wysokości barycznej? Proszę zobaczyć, że wszystkie metody interpolacji, czyli prowadzenia krzywej pomiędzy punktami i aproksymacji, czyli prowadzenia jednej funkcji, która leży najbliżej wszystkich punktów doświadczalnych, dają wynik końcowy, że samolot, trajektoria tego samolotu wynosi minimum 26 metrów ponad poziomem pasa. Brzoza jeszcze to jest 8 metrów przynajmniej grunt w tym miejscu to jest około 8 metrów poniżej. Czyli w odniesieniu do pasa to jest około 26 metrów. Lub przy innej metodzie obliczenia to jest 36,5 metra. Do tych obliczeń użyłem nie tylko wysokości barycznych, ale również radiowych. Powód jest bardzo prosty. My nie wiemy, jakim błędem obarczone jest odczyty, to co mówił Glenn, jakim błędem obarczone są odczyty tych przyrządów. Wiemy jedno, zarówno wysokość radiowa, jak i baryczna odczytywana jest z różną dokładnością. W ten sposób, uwzględniając te dwa zapisy, my w jakiś sposób szacujemy błąd pomiarowy i jednocześnie taki błąd pomiarowy, jego rozrzut
wokół tych punktów przy aproksymacji mówi nam o dokładności wyznaczonej trajektorii. Jeżeli ten rozrzut tych punktów doświadczalnych jest statystyczny, czyli rozłożony w sposób nieskoordynowany, mówiąc inny sposób, wokół zera po dwóch stronach osi, to wiemy, że wyznaczona dokładność tej aproksymacji wynosi, jest pomiędzy minus 6 i 5, plus 5 metrów i te punkty nie są żadną, nie tworzą żadnej regularnej struktury czy żadnej regularnej funkcji, co oznacza, że przybliżenie jest dobrym przybliżeniem. Można jednocześnie wyznaczyć trajektorię, posługując się zapisami prędkości pionowej, którą mamy również podaną w tafsach, kolejnych tafsach. I ta wysokość widać, że jest zaniżona, ale widać też, że mamy zdecydowaną brak zapisów za tafsem 37, gdzie jest dosyć duży odstęp, gdzie samolot przechodzi od opadania do wznoszenia i to powoduje odbieganie tej krzywej od tafsu 38. Ale i tak ta trajektoria jest 20 metrów, minimum jej wynosi 20 metrów powyżej poziomu pasa. Jak wygląda, i tutaj mamy zestawienie tych wszystkich obliczonych trajektorii i w porównaniu z profilem terenu widać, że teraz to jest w tafsie numer 38, Brzoza jest trochę wcześniej, mamy jeszcze nie tylko, dobrze. Tutaj mamy tą wyznaczoną średnią trajektorię z tafsa. To jest ostatni slajd. Tutaj mamy wyznaczoną trajektorię i porównanie z tymi zapisami radiowymi podane w raporcie Millera i w raporcie Anodiny. Widać różnicę. Samolot według tych trajektorii zaczyna od tafsu 37 opadać szybciej. Piloci tak jakby nie tylko nie podjęli decyzji o odejściu, ale przyspieszyli opadanie. Wszystkie te trajektorie, ta linia niebieska to jest odczyt moskiewski, ta linia czerwona to jest odczyt ATM-u polskiego w Moskwie, który się bardzo ładnie zgadza z tym, co mamy w zapisie w skrzynce rosyjskiej. Natomiast podana trajektoria z odczytu w Warszawie ATM-u, jak widać, różni się. I proszę zobaczyć, jak zrobimy jedną rzecz. Troszeczkę dodamy wysokości do tej trajektorii w Warszawie. Ona się bardziej zbliża do tej wyznaczonej z tafsów. Więc no, pytanie, co się stało z zapisami ATM-u, gdzie mamy te właściwe odczyty. Wniosek końcowy. Z tych wszystkich analiz wynika, że minimum trajektorii wynosi około 26 metrów nad poziomem pasa, więc jest rzeczą oczywistą, że widoczna na wszystkich zdjęciach końcówka skrzydła nie mogła odpaść w wyniku zderzenia z jakimikolwiek przeszkodami, ponieważ żadne z tych drzew ani innych przeszkód nie miało tej wysokości. Samolot przeleciał ponad nimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.